No cześć, małe opóźnienie jak zwykle. Cześć wam, cześć wszystkim. Chyba numer fotokawki zwaliłem. Jest dzisiaj 15 października 2020. Pogoda za oknem szara, dlatego ubrałem czerwoną bluzę. Witajcie wszyscy na kolejnej fotokawce. Potem znajdę numer. Dzisiaj chciałem wam pokazać Z7 II i mam trochę slajdów, znaczy to jest preprodukcyjny model, mam trochę slajdów, bo jest kilka pytań, mam też kilka swoich przemyśleń, czyli takich, nazwijmy to, dla kogo jest ten aparat, bo wczoraj była premiera i byłem na premierze, mogłem sobie go, że tak powiem, pomacać. To co, zobaczymy, czy to wszystko idzie, dajcie mi sekundkę, bo nie wiem i już, gdzie tu jest to okienko. Comments and reactions. Cześć. No dobra. Cześć Artur. Cześć Kacper. Kacper wygrał. Nie mógł się doczekać. No ja też się nie mogłem doczekać. Dobra. To co? Jak w ogóle wrażenia z tej premiery? Z7 II, Z6 II. Dobra. Koniec z tą bluzą. Ciepło to będzie. A w ogóle to mi nie było, bo byłem jeszcze w Szczecinie na warsztatach, więc właściwie też trochę nawiążę do aparatu, bo widziałem kilka bardzo ciekawych jakby akcji, reakcji i takich mam parę przemyśleń odnośnie po prostu aparatu. Dlatego, że warsztaty w fototeamie prowadziłem, to był piątek, wieczorek autorski, sobota i niedziela, dwa razy warsztaty z cudownymi modelkami, mega fajni ludzie, bardzo fajna energia i ludzie weszli z różnymi aparatami. Było 8 i 9 uczestników te dwa dni. No to różne modele się przewijały. Głównie lustrzanki. Z bezlusterkowców to chyba był jeden Canon EOS R, jeden Sonacz, reszta to były całe lustrzany, to znaczy Canony, Nikony, to jeszcze dominuje. A ja ze swoją Z-ką, Z7, czyli... Gdzie? Na sesjach zawsze zapominam i teraz, o tu jest. Więc ja pokazywałem, jak ja pracuję na Z7 i też dałem paru dziewczynom do ręki i mówią, ojo, cię takie lekkie. Także zdziwiło mnie, że, znaczy zdziwiło, to było trochę takie, ojej, to jeszcze ludzie bez lusterkowca nie trzymali w ręcach, więc parę osób, jak go po prostu złapało, powiedział, kurczę, ale lekkie. I okej, mówię teraz o Nikonie, ale to dotyczy wszystkich bezlusterkowców, pod warunkiem, że zapniecie lekkie szkło. Bo był na przykład człowiek z Sonaczem i miał Sigma 105. No uwielbiam to szkło, ale ono jest tak ciężkie, że zrobiłem nawet test. Mówię, no dobra, to ty masz 105, czyli genialne szkło, tyle że po prostu to jest taki klamot. Teraz zróbmy zdjęcia, bo chyba po to jesteśmy tutaj na sesjach, żeby robić zdjęcia. To mówię, to tym jedną rączką trzymasz, a drugą ręką świecisz blendą z góry. I zobaczymy, ile wytrzymasz. No bo po prostu w pewnym czasie nadgarstek nie wytrzymuje, a jak ja miałem 85, to po prostu zadziałało. Więc to jest tak, że sprzęt może nam dać możliwości, sprzęt może nas ograniczyć. Ha? Dobra, to co? Tak, jeszcze muszę się odnaleźć. Jakieś takie kolory siadłe, co? Jakbym sobie podkręcił te lampki. W ogóle pokażę wam, jaka jest obecnie aura. Jutro mam sesję, więc jak ja wyłączę lampkę, teraz mam tutaj Newella na aparacie, więc cyk, już mam więcej cienia i jeszcze wyłączę sobie tego większego Newella tu. No i teraz zróbmy sobie sesyjkę, co? Z sympatyczną aurą i w ogóle. Nie da rady, jeszcze to bym wyłączył. No i mamy jakiś ładny klimat na twarzy, ale jest ciemno, co? Dobra, to włączę z powrotem. Mówię, dopalcie się. Podobno w Finlandii się ludzie doświetlają światłem. Bo mają tak ciemno w ciągu roku, nie? Słuchajcie, tak w ogóle może byśmy taką fotograficzną usługę zrobili, to znaczy zrób sobie dobrze, nie? Czyli osoby przychodzą, mają deprechę, a my wtedy rozstawiamy dobrze lampy, lusterko i one dobrze oświetlone patrzą na to lustro i mówią, w porze wygląda. No. Dobra, to co, idziemy do tej Z-ki. Udało mi się od Janka z Nikona dostać slajdy, więc będzie mi prościej, mam takie slajdy, które on dziennikarzom pokazywał. I pokażę wam, po prostu przejdziemy przez nie, tam po prostu są różnice, a potem weźmiemy sobie do łapy, czy może odwrotnie, jak byście woleli, bo mogę zrobić taki rzut z kamery z góry, będę próbował i pokażę wam tak, jak to leży, tak będziecie widzieć. Nie, może najpierw te slajdy, żeby się nie wykopyrtnąć, co? Przejedziemy. Cześć maniacki. Tak, Z-ka to jest od zienia. Okej, to slajdy. Hop, tu, tu.
tu. Będę ten, jak... Czekajcie, teraz, zaraz, najpierw odpalę, czy to idzie. Jak to zrobić? Prezentacja live. Jak ja zrobię teraz tak, chromę, to ja będę w rogu i to będą slajdy? Chyba jest okej, co? Teraz jeszcze play muszę wcisnąć. O, dobra. To zachodzi cały czas... Cały czas zachodzi taka niepewność, jak to nazywać. Tu jest spacja. Z spacja 7.2, Z spacja 6.2. To jest przekonwertu z PowerPointa, przekonwertowane, także mogą się parę slajdów rozjeżdżać. Dobra, to co jest najważniejsze? W Z-kach dwójkach macie dwa sloty. I to już będę musiał zaraz... Kurne, a ja może ją to podpiął? Nie, dobra. Dwa sloty, czyli możecie odzyskać to wszystko, co wsadziliście w karty SD. To był główny bloker, jeśli chodzi w ogóle o zakup Z-ki i gdzieś już Z-ki, jedynki, tak? Nie macie backupu, bo macie tylko jedną kartę SD, znaczy sorry, jedną kartę XQD. Nie macie backupu i co więcej jest to karta XQD, więc trzeba nosić dodatkowy czytnik. Karta kosztuje krocie, czytnik kosztuje krocie, Thunderbolty, kabelki i tak dalej. A tu jest podwójny slot i to karta SD. Gdzieś widziałem u Jareda, że on pożalił się trochę, że wolałby, żeby były to dwie XQD, a ja wprost przeciwnie. Dobrze, że jest SD, bo ja mam stajnię kart SD, więc mogę przejść. Wyobrażacie sobie teraz sesję, gdzie strzelacie na przykład na aparaty, macie backup, to znaczy macie stary swój Nikon lustrzane i teraz macie Z7 dwójkę i nadal musielibyście mieć niezależne karty, a tak możecie po prostu tą stajnię SD sobie tak przekładać i wtedy backupem byłaby karta CF. Ta CF Express. Dobra, więcej strzałów, większy bufor i generalnie to znowu na czym mi zależało, to jest ten AF and Tracking Capabilities Vastly Improved, czyli że znacznie ulepszyli autofokus. I teraz uwaga, gęban wraca. To nie jest tak, że z tego co wiem, ulepszyli ten autofokus. To znaczy ten algorytm zmieniają, bo ten firmware, który jest, to jest na razie jakiś przedprodukcyjny, ale cały bajer polega na tym, że ponieważ dołożyli drugi procesor, to moc obliczeniowa się zwiększa, więc on szybciej może analizować tam, co się dzieje w scenie i szybciej ten autofokus działa. Nie wiem, zobaczymy w praniu, nie, jak to wychodzi. W każdym bądź razie to, na czym mi zależało, to, że mogę sobie karty SD poużywać, nie muszę biegać z czytnikiem na sesję, a jeżeli autofokus będzie jeszcze szybszy, bo z tego jestem zadowolony, no to gra i buczy. Co jeszcze doszło? Doszło, bo ten większy bufor, no ja nie jestem sportowym fotografem, więc ja tam nie napierdzielam tych klatek milion na sekundę, z 10 tam chyba można w tym 14 bitach, o jedną doszło. Inna rzecz dla fotografów takich plenerowych, pejzażowych, jakby sobie timelapsa robili czy coś, to przy Z-ce jest. Przy Z-ce jest tak, że go można ładować po USB-C, ale jeżeli wyjmiecie baterię, czyli on pracuje, jest na baterii i jeszcze go podepniecie pod USB-C, to wyjmując baterię on się rozłącza, a w tym to zmienili. Czyli można pracować, to się specjalnie kupowało takie adaptery z akumulatorem albo na prąd jeszcze tam, czyli wkładało się zamiast baterii taki adapter, który był podłączony kabelkiem i to po prostu zasilało. To wiem, że w Milroyu takie urządzenia mają, czyli właśnie na to, żeby mieć dużo prądu i zrobić w nocy w zimnym miejscu gdzieś tam w Bydgoszczy na przykład jakiegoś timelapsa nocnego czy nocne niebo. To teraz można zrobić tak, że cały czas będąc na połączeniu w USB-C, to znaczy konkretnie w tym aparacie, zmieniacie baterię na kolejną i już, on cały czas działa. Także to dla ludzi to może być ważne, nie? No to można było załatwić. I można będzie podłączyć grip, także wchodzi, nie, to pokażę, spróbuję to z góry. Wchodzą takie te styki, doszły takie, no pokaż się tam. Widać to, że tam są te styki? Są jakieś styki. Więc doszły styki i doszła większa bateria, to jest ta, co w Z50? Z50 chyba, czy w Z5? Jest Z5? W każdym razie doszła. Dobra, wróćmy do slajdów. Czekajcie, ja pokasowałem parę, żeby nie zawracać wam głowy. Chromę, ale coś może mi się przypomnieć.
Stabilizacja w body, przepraszam, jest, znaczy ta pięcioosiowa, to się nie zmienia, więc jakikolwiek obiektyw przez FTZ-kę, stary obiektyw, jak podłączacie, to jest. Czyli z Z7 na Z7 dwójkę są właściwie tylko zmiany, takie poprawki. To jest to samo body. Ono jest różne, tam o 2 mm bodajże się szersze, żeby może te dwa sloty wlazły. Ta sama super ergonomia. Jak ktoś lubi Nikony, to po prostu odnajdzie się jak w domu. Inny układ menu i tak dalej, ale te wszystkie bajery, które były, są. I łącznie z wadami, to znaczy ekranik odchylony, jaki mam, to tylko taki. Nie można tego tam, wiecie, w drugą stronę. Z tego, co wiem, to chodzi o to, że Canon jest właścicielem patentu tego, i trzeba po prostu różne kwoty wysupłać, zależnie od modelu aparatu, czy to jest niższy, czy wyższy, to po prostu ten patent na ten ekranik odchylany, czyli wtedy można robić zdjęcia w pionowe. To nie jest tylko dla vlogerów, żeby się widzieć. No się dostaje czy nie, no tutaj nie dostajemy, dobra, no to zobaczcie, z Z6 na Z6 II, no co, matryca jest ta sama, czyli świetna, na kolejny chyba jest o Z7, z jednego procesora robi się dwa, no i też słyszę tam komentarze, no mogliby dać już nowy procesor, wydaje mi się, że chyba chodzi o to, że ten stary działa, prowadzenie nowego, no to jakieś koszty, nie wiem, nie chcę tutaj wnikać, ale ten drugi jak dołożą, to po prostu ma większą moc obliczeniową. Szybciej strzela, większy bufor, tam trzykrotnie bodajże, mówię, mi to zupełnie nie robi, czyli możecie nacisnąć, seryjne zdjęcia lecą, ładują się w buforze, a potem w zależności od prędkości karty są zapisywane. Z wideo wzrosły możliwości, bo szóstka, Z6 jest bardziej do wideo, a Z7 jest bardziej do strzelania, znaczy wysoka rozdzielczość. Siódemka to jest wysoka rozdzielczość, a szóstka to jest 24 megapiksele i wtedy macie większą czułość, lepiej wideo łazi. Dwa sloty i zeszły też, to się, widzicie, się porypały mi się tutaj te, znaczy z przejścia z PowerPointa na tego Google Docsa darmowego, to jednak widzę, rozjeżdżała się ta belka, ale zejście o jeden stop niżej, czyli w ciemniejszym pomieszczeniu jeszcze bardziej złapie ostrość i to już robi robotę, to znaczy każdy ten dodatkowy stop, jak robimy na przykład zdjęcia pod światło, to, żeby wychwycił, że tam jest twarz i oko, to mi już robi, bo ja często robię na przepałach zdjęcia. W sensie, że okno jest za osobą, ona jest w cieniu. I szerzej może ostrzyć po oku, ale mi to naprawdę nie robi. To znaczy przy zdjęciach te zupełnie rogi jakieś i ja tego tam autofokusa na oko nie potrzebuję. I tak to pokrycie, które jest i tu, znaczy tu w Z7 mi w zupełności wystarczało. Bo jest i tak już duże. No i to ta zmiana prądu. A w Z7 z pierwszej na dwójkę, no to jest jakby to samo. To sama matryca, dwa procesory, szybciej o jedną klatkę na sekundę, czyli znowu nie jest aparat do sportu, no. Ale może jak modelkę tam rzuca włosami albo jakieś ptaka fotografujecie, to może. Główna zmiana dla mnie, dwa sloty i jak ktoś kręci, filmuje, no to dochodzi 4K w 60 klatkach, czyli można takie slow-mo zrobić w 4K. Jak z sesji chcecie znowu modelkę majtającą włosami tam w spowolnieniu, to można. Ja nie robię, wolę smartfonem nagrać. Jakoś wygodniej mi aparat jest tylko do zdjęć. Schodzi ten możliwość ostrzenia o jeden stop w dół, czyli od minus 3 EV. No i to samo, co tam było, czyli ostrzy po całej, już na całej ten wide area, to znaczy konkretnie chodzi o to, wziąłem baterię tutaj, mistrz świata, zaraz. Aha, ja wam pokazywałem od Z-ki te styki, a nie od Z7 II. Czekajcie, co ja chciałem pokazać, że teraz mam włączony autofokus, dam gębę, autofokus na oku. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No teraz mi, widzicie, tam mi oczko rozpoznaje, ale widzicie taką czerwoną ramkę, kurczaki, widać ją? Widać tam taką czerwoną ramkę dookoła? Nie widać chyba. No to jak nie widać, to tam się zamyka ten, no może widać, tam się zamyka ten autofokus oczny, w sensie trzeba mieć oko w środku czerwonych ramek, po bokach takie, to wtedy łapie, a teraz będzie można jeszcze szerzej. Zupełnie mi to nie robi. Ilość punktów tam do zejścia do rogu zupełnie starcza. No to tak w skrócie, co tu jeszcze jest ciekawego, że gripa będzie można podłączyć do Z7 dwójki, takiego już, wiecie, do wyzwalania, a nie to, co się tam ludzie też
bardzo krytykowali, że nie można, jest grip tylko na baterię, nie można mieć gripa takiego. Sorry. Gripa normalnego, tylko takiego baterypaka większego. Spierdoły jakieś, że można sobie zmienić kolejność, ponieważ to jest wszystko elektroniczne, kolejność, którą zoomujemy przy filmowaniu na przykład, czy w prawo kręcimy, czy w lewo, bo Nikon ma inaczej niż Canon i Sony, z tego co wiem. Co tu jeszcze dochodzi? No, że jest szczelny i... O, i to jest ciekawe. Ja swego czasu próbowałem jak najdłużej zaoszczędzić kasę na kupowaniu czytniku, bo... No bo to była dodatkowa kasa przez ten XQD, czyli wkładam kartę XQD i żeby zgrać z niej zdjęcia, no muszę mieć czytnik. To, znaczy nie muszę właśnie. Więc ja sobie kabelkiem USB-C, Tether Toolsa, zgrywałem zdjęcia. Próbowałem zaoszczędzić tam te ile, 150 czy 250 zł, nie pamiętam ile za czytnik. Tak długo jak mogłem. A potem się okazało, że jest nowy firmware z okiem, no i mogłem podjechać do serwisu Nikona, ale firmware już się wgrywało tylko i wyłącznie przez czytnik. Nie można było po kabelku, bo po kabelku tylko zdjęcia rozpoznawał, a nie dodatkowe pliki. I można przez aplikację SnapBridge, czyli nie ma tego, no na przykład w Olympusie, żebym zmienił firmware, to ja muszę po kabelku Olympusa podłączyć do oprogramowania tego Olympus Share. On sprawdza, czy jest soft. To jest bardzo przyjemne, znaczy łatwe, klik, klik, klik. Ale teraz mając w apce, że jest nowy firmware, łączymy się, tak jak ja czasami zdjęcia wyzwalam właśnie z aplikacji, czyli gdzieś aparat jest daleko, albo nie wiem, z góry strzelam i po prostu patrzę w telefon, kadruję, boom, to teraz będę mógł tą samą aplikacją po prostu upgrade'ować firmware. A czuję, że jak ten dopieszczą do Z7 dwójki, to temu się też dostanie, czyli Z7 też dostanie prawdopodobnie lepszy autofokus. Zgaduję, to jest mój typ, no ale tak się zadziało w Olympusie. Jak w M1X Olympus wypuścił, to M1 dwójka, Olympus M1 Mark II w dół dostał takiego fajnego kopa w autofokusie, po prostu algorytmy zgrali, no bo opracowali je do nowego modelu, ale dało radę przenieść je do starego, więc też z tego coś będzie. No dobra, co jeszcze? No okej, okay. Z6 zostaje, bardziej dla filmowców i taki bardziej uniwersalny, Z7 dla prosów, no, w sensie większa rozdzielczość, ale gorzej z filmowaniem. No i chyba tyle. Tam nic więcej chyba nie ma w tej prezentacji dla mnie takiego istotnego. Zerknę sobie. Co dostajecie w pudełku? Co można dokupić? A, no się, ostatni slajd. Kiedy będzie jeszcze? Czekajcie. Hop, wracamy na ten. Kiedy będzie dostępny? To 5 novembra, czyli listopada. Tak, będzie Z6 dwójka dostępna w zakupach. Można chyba składać już teraz zamówienia i się jeszcze jakiś rabat dostanie w przedsprzedaży, a Z7 dwójka będzie przed świętami, znaczy 10 grudnia. No, także jeszcze w tym roku, a cenowo wygląda to tak. Czekajcie, ale to idzie. Dobra, nie jestem mistrzem sprzedaży, zresztą nie taki cel. Z6 body only, to jest cena w PLN-ach. Za tysiaka, to są sugerowane ceny detaliczne. Czy one będą jakieś tam cashbacki, Black Friday, nie wiem, nie chcę jakby wchodzić w ten temat, ale ten kosztuje ile? 15, 14, teraz mi zasłania, 14, 15, uś, jak to tutaj zrobić, żebym to zobaczył, czy mam zasłonięty ekran. Nacisnąłem restart. Fuck. Nie wiem, co nacisnąłem. Teraz poszło? Dobra. I no to 14 z FTZ-ką 15 i dużo, nie? Rzeczywiście teraz jest taki rebus, co ze mną na przykład, nie? Mam Z7, no to ja nie mogę zapłacić tam, nie wiem, 2000 i mi tu wywiercą slot. Będę sprzedawał Z7, żeby mieć dwójkę, bo dla mnie serio to, że ja mogę tą SD wrzucić, to jest właściwie koniec, kropka. Znaczy na tym mi najbardziej zależy. To, że będzie szybszy autofokus, tu jestem zadowolony. To, że autofokus tu jest gorszy niż w Sony A7, tam czwórkach, trójkach, dziewiątkach, mi nie robi, bo nadal to, co tu jest, jest wystarczający. To jest trochę tak, jakbyśmy cały czas szukali najlepszego aparatu na rynku albo selektywnie. Najlepszy fokus ma Sonacz, nie? K
Canon jest drugi, Nikon jest w tyle, ale czy ten fokus, który jest w Nikonie, wystarczy? Kurna, wystarczy. No. Więc mi tak, czy komuś tam innemu do sportu? Może nie, nie wiem, ale ten na moje potrzeby jest po prostu genialny. Przeskok z tego, co miałem, a co mam, w sensie z D810 na ten, to jest kosmos. Dobra, to czekajcie, czy coś możemy jeszcze sobie tak, bo przygotowałem się, żeby wam z góry to pokazać, a nie wiem, czy jest sens już teraz. Chcecie z góry? Możemy zerknąć do aparatu. Dobra, idę w komentarze teraz do was. No coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, więc jeżeli ktoś chce przeskoczyć, gubię się trochę, z Nikona DSLR, czyli lustrzanki, to z reguły były takie blokady, to znaczy potrzebuje podwójnego slotu, niektórzy mówią potrzebuje gripa, a inni co jeszcze mówili? Nie wiem, to były takie główne przeszkody. To teraz ten temat jest zamieciony. Czy Nikon mógł zrobić więcej rzeczy? Zastanawiałem się wczoraj, w sensie jakich funkcji brakuje mi w Z7. Mi osobiście i szczerze nie wiem. Znaczy mi za wiele rzeczy poza tym odchylanym ekranem nie brakuje. Jak patrzę na to, co na przykład Canon wypuszcza, to są genialne aparaty, ale dla mnie to jest tak jak Word w Office, tam jest tyle rzeczy, które mi nie są potrzebne, to znaczy fajnie jest na papierze mieć, nie? O, super, że ma to i to i to i 20 klatek, czy tam ile na sekundę, no czat, tylko że ja nigdy ich nie wykorzystuję, więc płacę za coś, co mi nie jest potrzebne, tylko po to, żeby innym fotografom powiedzieć, nie no, ja mam 20 tam klateczek na sekundę, no, także wiesz, ja mogę, a ty nie, tylko że ja robię 3 na sekundę, czasami to jak coś tam ci się akurat coś ciekawego dzieje na planie. Także wydaje mi się, że gdyby Nikon wypuścił Z7-2 jako pierwszy aparat te 2 lata temu, to w ogóle pozamiatane, znaczy dużo ludzi z lustrzankami by się przełączyli. Ale ci, którzy jeszcze mają lustrzanki i myślą o upgrade'ie aparatu i podoba im się Nikon, dobrze im leży w dłoniach, to idźcie sobie po prostu pomacać w sklepie Z7. Serio. Dzisiaj na Instagramie miałem z 5 wiadomości. Na zasadzie, Tomku, a co sądzisz, czy bardziej właśnie Z7-2, czy Nikon D780, czy D850? Mówię, a czy testowałeś w ogóle, czy miałeś w rękach? Mówi, nie, no bo czekałem na 2 sloty. To jest dokładnie taki sam aparat, jeśli chodzi o ergonomię. Jeżeli pójdziecie, potestujecie sobie, to dostaniecie przy zakupie tego co najwyżej szybszy autofokus, no i ten dual slot i grip i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś rozważa uaktualnienie aparatu, to przejdźcie się do sklepu i złapcie Z7 czy Z6 i po prostu sobie pomacajcie, poróbcie testowe zdjęcie, zobaczcie, czy to jest dla was gites. Bo to mnie zdziwiło znowu na warsztatach. Osoby pierwszy raz jakby niektóre widziały w ogóle bez lusterkowca w akcji. A w szczególności to, że robię ekspozycję, na mnie się to teraz nie uda, co ja mam tu podpięte 50-kę. Bo jestem w dobrym świetle, ale mamy na przykład ciulowe światło pod słońce. Aparat wyłapuje oko, ostrość na oku i od razu ustawia ekspozycję na twarz. Ja w ogóle nie muszę myśleć o technicznym ustawieniu poprawnej ekspozycji wtedy. Mam auto ISO, tryb A i po prostu resztę załatwia aparat, a konkretnie algorytm rozpoznawania oku i autoekspozycja pod twarz. A część osób tam musiała walczyć, nie? Więc jeżeli jesteście... Jeżeli chcecie spróbować, jak to jest trochę się rozleniwić, to znaczy skupić się bardziej na zdjęciach niż na aparacie podczas sesji, to koniecznie sprawdźcie sobie taki po prostu bezlusterkowiec, czy wam leży w dłoniach, czy wam się po prostu to gra. No i co? Gites? Nie gites. Dajcie znać, co sądzicie. To znaczy obstawiam, że jak pójdzie na batalię o specyfikację, to będzie dużo żalu do Nikona, że czemu nie 2 lata temu, Canon ma więcej, Sony ma szybszy autofokus i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jestem świadom tego. Tylko pytanie znowu, kto z czym lubi pracować, jaki aparat mu w łapach lepiej leży i jaki obrazek mu się też podoba. To mówię, to jest tak, że czasami goście, którzy trzymają jeden aparat, muszą się długo przyzwyczaić do drugiego. Są ludzie, którzy D850 nie zamienią na żadną Z-kę, bo mają dużą rękę i lubią mieć taki, wiecie, no duży grip. W sensie, bo tu na przykład palec mi już schodzi, nie? Tylko że ja już ten taki quick finger, to ja już się z tym po 2 dniach bodajże przyzwyczaiłem i już wiem, jak go trzymać. Nawet mi to pomaga tak lepiej. No, dobra, jadę do waszych komentów. Kacper żałuje. No jedzisz, Kacper, nawet piwo zrobiliśmy w tym Szczecinie. Gada o lustrach, to jest lustrzane odbicie. Lustrzane jest?
Cóż poradzę, musiałem coś nagrywać, zostawiłem te lustrzane. W końcu Nikon posłuchał ludzi. No tak. Udało trafić Gregowi. Patrzę, czy macie w ten. Bart uważa, że bez lustra są za lekkie i źle wyważone. Sigmą wykręca rękę, ciągnąc obiektywem w dół. Z7 po zleceniu bardzo bolały mnie dłonie z Z7. Po zakupie cięższego D850 problem zniknął. No właśnie, to jest bardzo, bardzo pokazuje, jak ważne jest kupowanie aparatu pod siebie. Nie tylko i wyłącznie patrząc na specyfikacje. Co wam powie, że to ma gramaturę taką i ma wygodny grip? Złapcie to i potestujcie, bo potem się okazuje, że my z tym narzędziem po prostu pracujemy. Ja cały czas mówię, że to jest trochę tak, jakbyśmy mieli najnowsze, czy nie wiem, no kupujecie sobie buty i one są z online'u kupione, bo taniej. I bierzecie jakiś model, jest najmodniejszy w tym sezonie, najbardziej wentyluje stopy itd. itp. Mięciuśka. A potem zakładacie i uwierają. To będzie się wam fajnie łaziło na te spacery? Niekoniecznie. To tak jest z aparatem. Serio, mam wam odwrócić obraz, żeby było lepiej, czy nie? No, zrobimy to małe szaleństwo, co? Takie tam z rana. Gdzie tu będzie? Hop. I... Hop. Proszę, zieniu wrócił w dobrą stronę. Okej. To lecę dalej do komentarzy. W tym roku zmienić swojego wystrzelonego D700 i przez wyważenie skłaniam się ku 780. Tylko spróbujcie zrobić parę zdjęć z tym. Tak? Spróbujcie, żeby nie było, że znowu gadamy o parametrach i specyfice, na zasadzie, że no widziałem opisy i wydaje mi się, że to i to nie dotyczy tylko Nikona, tylko dowolnego aparatu. Weźcie go w łapy, postrzelajcie sobie trochę, bo to jest cały czas takie gdybanie. Dzisiaj mówię, rozbrajają mnie takie teoretyzujące po prostu dyskusje, nie? Czy uważam, że ten jest lepszy, czy tamten? Mówię, ale testowałeś jeden i drugi? No nie, na razie patrzę na specyfikację. Lecimy dalej. Od razu lepiej. No cieszę się, że mogłem wam pomóc. Spróbuję wam to podłączyć, co? Bo chcę nawet technicznie zobaczyć, czy mi się uda. Pomysł jest taki, że podepnę kamerę z góry, telefon, więc będzie tak przez telefon będzie widoczne. Także dajcie mi sekundkę. Najpierw muszę się zmienić, żeby na chwilę was wyłączę, żebym ja tu mógł wszystko poustawiać. Picture in picture. Na razie znikam. Głos powinien zostać. Teraz robię małą roszatkę tutaj. Tu raz, dwa. Trzy. Jak coś wyleje albo będzie się działo. Zaraz. Jeszcze chwilunia wstrzymania. Raz, dwa, trzy. Tu. Jeszcze sekundka, proszę państwa. Kombinuję. No nie wiem. Ej się tu. Dobra, będzie trochę ciszej chyba, bo muszę tu parę rzeczy poprzestawiać. I teraz jak to mogę przełączyć? Czekajcie, blisko. Widzicie, co robię? Tylko... Ha? Tylko, że to jest przez aplikację w telefonie, więc mogę nakręcać wideo. To wam spróbujemy to włączyć. Widać to? Jest OK? Czy not? Dobra. Z7 II. No i teraz zobaczcie, wymiar
No, identico. Tu mam 50 podłączoną, to ja może na razie wypnę. Wypnę? Nie, podłączę. Podłączę inny obiektyw, co? Tu mi żona mówi, schowaj menu. Nie da rady schować, bo ja mogę jedynie, na razie umiem transmitować tylko to, co aparat, czyli smartfon pokazuje. Nie da rady. Mogę spróbować trochę do góry zrobić, żeby było więcej miejsca. A może tak. Jeś, teraz się wszystko porypało. No. To było czysto i ładnie, a teraz nie ma jak między nami perfekcjonistami, co? Dobra. Okej, okay, no trudno, tak będzie. Dobra, to zobaczcie, znowu Z7 tu jest, jedynka, dwójka tu. Moja jest z tymi dzyndzelkami, czyli to jest jedynka z Peak Designem tutaj. To co, cyk, włączamy. No i tak, z takich różnic, to jest tylko, pamiętajcie, że to jest nieoficjalna w ogóle wersja programu, tu jest 0.6, także tu się wiele rzeczy może jeszcze zmienić. Czekajcie, bo coś presnąłem. Więc to co mi się podoba już w nowym układzie menu, to czekajcie, spróbuję to tak tu nacisnąć, tu nacisnąć, tu nacisnąć. To zobaczcie, co się dzieje przy ustawieniu pola autofokusu. U mnie jest, jeśli chodzi o pole autofokusu, mam tylko tak. To znaczy mogę to, co wam mówiłem, ten szerokie pole, tutaj to jest szerokie pole, to znaczy on z tego wszędzie po aparacie szuka autofokusa pomiędzy tymi ramkami czerwonymi. To tutaj mam ostrość na oku. Tylko moje włączenie ostrości na oku, nawet nie chcę wiedzieć, gdzie to jest. W sensie już nie pamiętam, ale autofokus, wykrywanie. O, tu muszę włączyć rozpoznawanie twarzy i oczu. Wykrywanie samej twarzy, tu jest oka, a tu jest zwierzęcy ten autofokus na oku. To jest w Z7 starej, a teraz. Tutaj to jest wszystko w jednym menu, bo mam sobie od razu. Widać to? Co ciemno jest. Teraz. Dobra. A bo tu jest. Co głupieje też, tak? Więc jak ja sobie to wcisnę, to ten wybór ostrości na oku, czy zwierzęcej, czy samego szerokiego pola mam tu. Dla mnie to jest bardziej przejrzyste. No ale to są pierdoły. Całe menu mniej więcej wygląda tak samo, także. Ono się niewiele różni, także ta ergonomia cała Nikonowa, nieważne jakie mieliście wcześniej Nikon, tu się bardzo szybko odnajdziecie w menu Z7, no i Z7 dwójki. Dobra, co wychodzi? No więc ponieważ doszła nowa karta SD, to tu możemy sobie ten wybór gniazda podstawowego, czyli na przykład strzelać w pierwszej kolejności właśnie na SD, a nie na CF Expressy. No i tutaj są te dwie karty, także tu jest w Z7. Standardowo, to jest ta jedna, czyli karta za 1000, nie wiem ile tam, 1300 zł, to tyle musiałem jeszcze czytnik dobulić do tego. A tu mogę sobie wsadzić ją w backup, a moje wszystkie karty SD, które mam, to jest 128 GB, 256, traktować jako główne. Więc nie muszę wchodząc do laptopa nosić tego czytnika i kabla. A co więcej, mam jeszcze taki problem, pokażę wam ten mój czytnik. Takie coś noszę na sesję, czyli muszę coś takiego konkretnie zabrać, bo tu mam czytnik ProGrade'a, bardzo szybki, super, hiper i w ogóle, ale muszę wziąć ten czytnik i ten kabelek na sesję, żebym mógł. Zrobić to i to do laptopa. I teraz jest jeszcze jeden problem. Ja jak wrócę z sesji, to ja złączę Thunderbolt USB-C i gniazdko mam tylko w laptopie, a ja pracuję na PC-cie. To tego nie jestem w stanie zrobić. To znaczy muszę. Czekajcie, zrobię. Muszę wgrać to na laptopa, bo laptop
to sczyta. Ja nie jestem w stanie podłączyć, nie mam takiego złącza Thunderboltowego w PC-cie, żebym z tego czytnika mógł grać bezpośrednio na PC-ta, na którym pracuję. Więc to zgrywam na laptopa do folderu Dropboxowego, a on przez godzinę czy przez ile Dropbox mi po prostu zasysa na PC-ta. Mogę to zrobić oczywiście inaczej, kabelkiem, Ethernetem, przez zewnętrzny dysk i tak dalej, ale dla mnie to jest kolejne utrudnienie. A z kartą SD to do laptopa wkładam bezpośrednio, on złączę w laptopie. Chciałem laptopa. No każdy większość laptopów ma zwykłe. A potem, a jakbym chciał na peceta, to już mogę obsłużyć sobie w pececie, więc kartę SD jestem w stanie, czy całe te dobrodziejstwa starej technologii idzie. Prędzej czy później to będzie wypierane i te karty XQD i CF Express po prostu będą rządzić. Dobra, więc, ale to jest taki czas przejściowy i trochę głupio mi uzasadniać te dodatkowe 2000 na okres przejściowy. Mówiłem wam, że doszła nowa bateria, to jest to. Czyli to jest nowa bateria US tam do tego, do Nikona Z7 dwójki, do Z6 dwójki też. I ona będzie działała w starych modelach. Ale skoro już jest, to czemu by się nią nie pochwalić, nie? Więc sprawdzałem nawet jaka jest różnica. Zobaczcie, że tutaj w tej B jest 1900 mAh, 14 Wh, a tu mamy 2280, 16 Wh. Także różnica jest. No nie pamiętam, o ile to strzałów jest. O 50 strzałów, o 60, tam coś takiego. Wideo też dłużej o x 10 minut, nie pamiętam. Dobra, wracamy. A, no i tutaj w tym gripie jest, widzicie te styki? To jest do podłączenia gripu tego już normalnego, gdzie można strzelać, a w Z7 tym nie. No nie ma styków, nie ma styków, są styki. Ok, włączymy sobie. I co jeszcze doszło? Wszystko na żywo, pewnie coś skopię, włączę źle, tak. Co chciałem jeszcze? Co? Przypomnijcie mi, co ja chciałem wam pokazać? Grip, autofocus. Coś jeszcze było. Że to jest po prostu identyczne, więc ten aparat eliminuje błędy, braki i tego. Czy ten jest zły? Jest super, ale trzeba dołożyć kasę na czytnik i na kartę. I dla tych, którzy nie są w stanie wyobrazić sobie sesji bez backupu dodatkowej karty, to była decyzja, sorry, ale to nie jest dla mnie aparat. Za duże ryzyko, odpada. Więc tutaj nie ma tego ryzyka. I no ja mam rebus teraz, ja mam taki, bo na pewno chcę ten aparat, na pewno. To znaczy, że ten będę sprzedawał, więc ceny Z7 pójdą w dół. Ale tak jakbym miał teraz kupować sam, zaczynam, nie mam Zetki, to co bym zrobił? Czy wolałbym dołożyć i kupić dwójkę, czy poczekać aż spadną ceny jedynki i kupić jedynkę? To chyba bym wolał dołożyć i kupić dwójkę, bo w jedynce mam znowu ten kłopot z kartą SD, a jeszcze mam ich za dużo. Ale jak ktoś zaczyna i wystarczy mu, kurczę, no ten czytnik mnie nie przekonuje. No w sensie, że muszę mieć, dla mnie to uwiera. Coś jeszcze? A, no jakby ekranik jest tak samo odchylany, także niewiele więcej, niewiele niżej, czyli jednak no to jest za mało dla mnie, tak szczerze. Znaczy na tyle, co bym chciał. Także niektóre sesje robię tak, jak robię zdjęcia z góry, że no widzicie, bym chciał nawet do poziomu. Jak robię zdjęcie z góry, modelka sobie leży, chodź tu modelka. Leży sobie modelka, nie? I tam się wygina. I chcę zrobić zdjęcie z góry, nie? Takie. To ja nie widzę, bo ja stoję sobie tu. Tu jest Zienkiewicz, co stoi, czyli tu leży modelka. Tu sobie stoję, nie, na nogach i trzymam aparat w ręku, żeby z góry zrobić. Nie wiem, czy to widać dobrze. To ja nie widzę, co jest, bo mam wyciągnięty aparat. Pokażę wam na tym. Na tu. Więc ja stoję tak. Tak se stoję. Nie wiem, co tam się kręci. Dlatego bym wolał mieć odchylany ekran pionowy, czyli taki właśnie jak Canon ma. Nie da rady. Czy Olympus. Więc ja wtedy podłączam sobie na smartfona ten Snap Bridge i ja tu widzę, co aparat widzi. Przekazuję tam po Bluetoothie i po Wi-Fi. No, więc takie wtedy zdjęcia cykam. Czy ten Snap Bridge będzie szybszy? I don't know, nie wiem.
Więc słuchajcie, no to tyle z tych moich szybkich przemyśleń odnośnie aparatu. I taka krótka, nazwijmy to hands-on review po otrzymaniu Z7 II. O, patrzcie, i teraz ciekawe, czy zauważą w Nikonie, nie? Jakim oddam. Nie, ja i tak potrzebuję zdjęte to. Dobra, żebym nie zapomniał obiektywu zabrać. Więc ten będę prędzej czy później sprzedawał. Raczej prędzej. Nawet jestem na etapie takim, wam powiem już. Dobra, kończymy już to oglądanie tu przez ekran. Ciup. Gdzieś jaki system? Jestem na takim etapie. Zenobia poszła w kable. Że nawet nie chcę trzymać backupu w aparacie. Jak będę potrzebował, to sobie wypożyczę na tą jedną wyjątkową sesję. Tak jak na komercję, znaczy jak będę leciał gdzieś na komercję, to wtedy też wypożyczę. Nie chcę trzymać dwóch body, bo one się jakby starzeją i ich wartość siada, a ja potrzebuję naprawdę wyjątkowo, typu raz na pół roku, żebym miał ze sobą dwa body, żebym zagwarantował, że wszystko pójdzie. I wtedy posiadanie Z7 i Z7 II, no to jest wtedy znaczy optymalizacja kosztowa. Ten z XQD, ten ze wszystkim, ale wszystko działa tak samo menu, tak samo sobie ustawiamy, konfigurujemy i wszystko ładnie działa. Także spoko. Więc Z7 będę sprzedawał. Ale kiedy? Pewnie w styczniu. Jakby co? Jakby ktoś chciałby być chętny, to się wtedy ten. Dobra. To co? Macie jakieś pytania? Chcecie coś? Czekajcie, wyłączę to nagrywanie. Dobra, cały film z menu. Macie jakieś pytania? A? Gdzieś jaka estetyka, to żona takie rzeczy wymyśla, żeby było ładnie. Ja jestem, żeby było praktycznie. Cześć Adrian. Jak masz wyciągnięty aparat i nie widzisz modelki, to musi być duży aparat. Przepraszam za off-top. Bernard, nie jestem w stanie o poranku zrozumieć, o co chodzi. Jeżeli tu jakiś żarcik, to nie zrozumiałem. Problem jest taki, że aparat jest u góry. I nie mam oczu z góry. Może ten tam z tego, z ulicy Zamkowej, albo z pana Kleksa w kosmosie, te takie oczy, co miał takie. To może. Albo krab ze SpongeBoba. A niestety nie jestem krabem ze SpongeBoba. Chyba, że to był żarcik, który ten zrobił licytację na starą Z7. Żadne takie tam. Pójdzie w dobre ręce pewnie, jak zawsze. No dobra, to słuchajcie. Podsumowując. Na taki aparat czekałem. Może czekałem 2 lata temu, raczej na pewno. A czy z Z7 mi źle? Nie, ale ci, którzy czekali, uważam, że teraz jest ten czas, żeby sobie po prostu sprawdzić. I najprościej to zrobić, bo na przedsprzedaży będzie lepsza cena, z tego co wiem. A potem to będzie się dało, więc jak możecie poczekać, to sobie poczekajcie. Jak chcecie to mieć natychmiast i w lepszych warunkach, to pewnie teraz. Idźcie sobie po prostu do sklepu i weźcie Z7, jeżeli nie robiliście jeszcze zdjęć Z7. Zobaczcie, jak wam leży, a dostaniecie szybszy autofokus, drugi slot, gripa, jak ktoś potrzebuje, jakieś tam dodatkowe bajery, które mnie nie za bardzo, ten bufor 4K w 60p i tak dalej, i tak dalej, na 60 klatek. To jest dla mnie Z-ka otworzyła nowe możliwości. Ja przestałem tak bardzo myśleć o tym, żeby dbać o techniczne aspekty fotografii. To rozleniwia na maksa. Wiecie, po prostu włączacie w bezlustrze i widzicie, że jest ok. A jak nie jest ok, to coś tam podmienicie, tutaj kompensacją ekspozycji albo coś. Sam robi wszystko, nie? Wy macie teraz wyzwolić emocje, skomponować, zadbać o światło, a nie przy zmiennych warunkach, zwłaszcza szybko kręcić kółeczkami. To jest moja filozofia. Za to, żeby nie było. Jest też zupełnie inny sposób robienia zdjęć, taki, gdzie do każdego kadru się przykładacie, że tworzenie, strzelenie tego jednego kadru, ten proces powstawania jednego kadru jest no taki, że przeżywacie go, doświadczacie w całości, jesteście w nim, że tak powiem, filozoficznie obecni. To analogowa fotografia. Więc tam, żeby ułożyć modelkę, zrobiłem w Szczecinie dodatkowe 2 zdjęcia, także rozrasta mi się ta klisza. Jestem na 8 zdjęciach, a tu jest 12. Więc tam ułożenie modelki do tego jednego strzału
jest procesem i to jest też fajnie coś takiego doświadczyć. Ale tam, gdzie ja chcę mieć po prostu fajne zdjęcie i fajne emocje, trochę te aspekty tworzenia tego kadru schodzą dla mnie na dalszy plan. Więc każdy musi sobie sam odpowiedzieć, nie? Co go jara w tej fotografii, co chce mieć na zdjęciach i dokąd dąży. No, dobra. Matryca wychowana sama wie, jak robić dobre zdjęcia. Jasne, on sama tam już po prostu w ogóle modelki układa matryca tymi swoimi prawymi pikselami. Mówi, noga w prawo. Dobra. To dzisiaj było trochę takie powtórzenie tego, co wczoraj po angielsku szło po świecie z reguły. Nie wiem, po polsku też pewnie artykuły, ale byłem na okazji premiery, także na moim Instastoriesie zobaczycie jeszcze parę materiałów, jak ktoś chce tam powbijać. Przypnę to, będzie w odpowiednim tam kółeczku. A co mam dla was jeszcze? Suchara mam od Janka, bo nie wiem, czy siedzieliście. Historię z żarcikiem z nawigatorem X11, czy dla niektórych nawigatorem 21. Wiecie jak, to będzie o liczbach będzie żarcik. Wiecie jak śmieje się rzymski legion? XD. Ale skopałem. Zwaliłem to totalnie, sorry. Miało być, jak się śmieje, 490 rzymskich legionistów. Dobra. Ale tak, prawie fajne było. Dobra, trudno się mówi. Anyway, chciałem pozdrowić wszystkich ze Szczecina. Bardzo fajne warsztaty, bardzo fajni ludzie, bardzo fajne modelki, bardzo fajne piwko. I mimo, że pogoda nie dopisała, to naprawdę nieźle. Nagrałem w dniu wyjazdu jeszcze Julka napisała, do mnie napisało parę modelek, jak zobaczyłem, że jestem w Szczecinie, ale tylko Julka napisała takiego gotowca na zasadzie, o, nigdy z Julką nie fotografowałem, tym bardziej szacun dla niej. Nie miałbyś ochoty na zdjęcia, mam fajną miejscówkę, oto inspiracja, jestem dostępna od do w takich godzinach. No to wystarczyło tylko powiedzieć tak, a inne pisały, o super, że jesteś w Szczecinie, może zdjęcia? Mówię, no chętnie. A jaki masz pomysł? One mnie często, to tak jakoś nie wychodziło. Jedna miała nawet chatę, tam żebyśmy zrobili jakieś sensuale, ale czasowo się nie zgadaliśmy. Także podawajcie ludziom tacy gotowce, więc znacznie prościej, jak kogoś chcecie o coś zapytać. Czy się zgodzi, czy nie, na coś konkretnego. Także z sesjami do modelek, fajnie jak przedstawicie, mam to, tylko mi ciebie brakuje piękna, nie? I wtedy ona mówi, wchodzę w to, albo wal się buraku. Różnie to jest. Dobra. Ostatni news, słuchajcie, będę szykował do końca października, już wiem, że do końca października jest przedpremiera kursu Sensual. Dzisiaj montuję kolejne odcinki, już z niemodelką. Niemodelką została moja piękna, cudowna, fantastyczna żona. I żeby nie było, my ostatnią sesję robiliśmy 10 lat temu i to była porażka. Także teraz nagrywamy tą sesję i będzie sesja z niemodelką, czyli z osobą, która się stresuje, nie wie jak pozować. Choć dużo widziała, co ja potrafię zrobić w Photoshopie, także też z jakimś takim pewnością siebie też uderzyła, że wie, że zadbam o nią na sesji. Wizażystkę znała, także było nam łatwiej. Dla mnie to był kłopot, żeby znaleźć właściwą osobę do kursu, która jest amatorką, nie pozuje, nie wie jak pozować, ale odważy się wystąpić przed kamerą i pokazać wszystkie swoje niedoskonałości, bo przecież pokazujemy tam w kursie, jak coś źle wychodzi, co nie działa. A tutaj to jest moduł taki o emocjach i Justa sama się przyznaje, mówi, że no ona nie wie jak. Mimikę to ona nie potrafi na zawołanie się uśmiechnąć czy coś tam, więc w tym module jest taki bardzo właśnie o emocjach, jak stylizację dobrać. Ten moduł będzie miał chyba z 2 godziny aż. 2 godziny. Także kurs rozpuchuje się już do powyżej 6, a pewnie będzie jeszcze z 1 godzina, może 2. Do końca października, do czasu, kiedy nie będę miał takiego tych materiałów, które obiecałem, kurs jest przed sprzedaży, także możecie uderzać na zieniu.pl/sensual. To wbijecie się do sklepu, także jeszcze jest znacznie taniej do końca października. A chcę zrobić webinar z odpowiedziami na pytania. On będzie na Instagramie, tak jak mówiłem, tylko teraz byłem bardzo zajęty. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dam znać na Instastoriesach. Tam zrobimy, będę odpowiadał na wasze pytania, a potem gdzieś ten zapis pewnie udostępnię. Także do zobaczenia na Instagramie. Dajcie znać, co sądzicie o Z7C2 i Z6C2.
jak macie jakieś pytania takie i techniczne i tak dalej, ktoś mnie pytał, czy pakiet Wizarda wyzwala. Grzesiek chyba dzisiaj napisał. No jasne, że wyzwala, przecież tam jest jeden pin. To zadajcie, spróbuję może je zebrać albo do Nikona wyślę i coś z tego sobie tam po prostu potem zrobimy. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnej fotokawusi. Cześć.